stawiamy uczciwe warunki, żeby dać tym przedsiębiorcom rekompensaty, dać im czas, żeby się przebranżowić. Uczciwe warunki. Dyskutujemy, siadamy, nikogo nie wykluczamy. Takim stanowiskiem zagłosowaliście też za zakazem uboju religijnego w 2020 roku, zgodnie z PiS-em. Tak, takie samo głosowanie przeciwko polskim rolnikom, więc żadnej twarzy rolniczej czy żadnego postulatu rolników po prostu nie reprezentuje. Dziękujemy. Powiedziała pani, że kobieta powinna urodzić dziecko z gwałtu i kazirodztwa. Nie miałam takiej. Pytanie do przedstawicielki Konfederacji. Liderzy pani partii wielokrotnie mówią o tym, że chcieliby karać kobiety za aborcję. Mówią o 10 latach więzienia. Chcę zapytać panią, czy kobiety Konfederacji, polityczki Konfederacji także wspierają ten postulat? Jaka kara jest według państwa adekwatna, jeśli kobieta wykona aborcję w państwa mniemaniu, bo my uważamy, że nie powinna być karana? I także jaką karę przewidują państwo w swoich propozycjach dla osoby, która pomaga kobiecie, czyli dla matki, dla męża, dla przyjaciółki, dla koleżanki? Anna Bryłka, bardzo proszę, 60 sekund na odpowiedź. Nigdy nie było takiego postulatu Konfederacji. Indywidualne wypowiedzi naszych liderów nie są programem partii. Program partii jest jasno określony. My chcemy utrzymania stanu faktycznego, tak jak powiedziałam w poprzedniej wypowiedzi. I tutaj z naszej strony nie ma żadnej zmiany. Bardzo proszę, 30 sekund jeszcze na ripostę, jeżeli były chce dwie, pani wykorzystać. Były trzy wypowiedzi posłów. Przypominam także, że posłowie Konfederacji wraz z posłami Prawa i Sprawiedliwości i także posłankami Prawa i Sprawiedliwości podpisali się pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który zmienił obowiązujące w Polsce prawo, zaostrzył je. I dzisiaj tak naprawdę nie macie państwo żadnej propozycji dla tych kobiet, które nie mają dzisiaj wyboru i muszą albo wyjechać za granicę, żeby przerwać ciążę, jeśli płód jest uszkodzony, albo muszą urodzić w Polsce, dlatego że nie mają dzisiaj wyboru, a wasi liderzy mówią o tym, że chcą te kobiety jeszcze karać, jeśli zdecydują się na przerwanie ciąży. Jakiś czas temu z internetu zniknął co prawda pakiet 100 ustaw Mentzena, na które powoływała się przed chwilą pani poseł. Tych ustaw co prawda było 104, więc jakieś problemy z liczeniem się pojawiły. W tych ustawach pojawiły się zapisy dotyczące nierozerwalnych małżeństw, zakazu rozwodów, przyzwolenia na bicie dzieci, czy też likwidacji szkół w małych miejscowościach. Czy zgadza się pani i popiera takie rozwiązania? Dziękuję Anna bardzo. Bryłka? I odpowiada pani Anna Bryłka. Katarzyna, słuchaj. Pani Katarzyno, nie było czegoś takiego jak zezwolenie na bicie dzieci i proszę tutaj nie wprowadzać w błąd naszych widzów. Ja przypomnę, że 100 ustaw Sławomira Mentzena nie było nigdy programem Konfederacji. To były tylko i wyłącznie autorskie projekty Sławomira Mentzena. Program Konfederacji w całości jest dostępny na stronie konfederacja.pl. Tam jest cały pakiet naszych programów od 2018 roku. 2019 rok, Polska dla Ciebie, Polska na nowo, nowy porządek, no i obecna tutaj ze mną Konstytucja Wolności. To jest nasz program, a nie to, co się pojawia w przestrzeni publicznej, to, co mówią, to, co w ogóle jest przeklikane przez i zmanipulowane przez wiele redakcji, co w ogóle nie miało nigdy miejsca. Dziękujemy. Teraz czas na ripostę pani Katarzyny Słuchańskiej. Jest mi przykro, że pani jako kobieta od tych teorii się nie odcina. Ja powołuję się na konkretne zapisy ustawy 103, w której jest prawo do stosowania lekkich kar cielesnych, które nie powodują nadmiernego cierpienia. Kto pani zdaniem oceni, czy cierpienie dziecka było nadmierne? Z jednej strony Koalicja Obywatelska tworzy agrokluby, buduje taką prorolniczą narrację, wciąga na listy pana Kołodziejczaka, a z drugiej strony zaproponowaliście szóstkę dla zwierząt, gdzie znajdują się takie zapisy jak między innymi zakaz chowu klatkowego, zakaz zwierząt na futra, hodowli zwierząt na futra, zakaz odstrzału dzików, gdzie wszyscy sobie zdajemy sprawę, że odstrzał dziku jest szansą na walkę z ASF. To jakie jest wasze stanowisko w sprawie? Pani Aleksandra Gajewska, prosimy o odpowiedź. Czyli wszyscy zdają sobie absolutnie dzisiaj sprawę z tego, że przemysł futrzarski jest przemysłem schyłkowym. I również te osoby, które prowadzą ten przemysł, to wiedzą. I dzisiaj tak naprawdę trwają, można powiedzieć wprost, negocjacje. Ile mają czasu na to, żeby te działalność zamknąć i jakie otrzymają rekompensaty. I ja pracując w Komisji Ochrony Środowiska akurat jestem tą posłanką, która uważa, że to jest przemysł brutalny, przemysł, w którym zabija się zwierzęta i nie jest to potrzebne, żeby nosić futra. Nikomu to nie jest potrzebne. Jestem przeciwko również ubojowi rytualnemu i myślę, że jest duża grupa wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, żeby się temu sprzeciwić. Stawiamy
uczciwe warunki, żeby dać tym przedsiębiorcom rekompensaty, dać im czas, żeby się przebranżowić. Uczciwe warunki. Dyskutujemy, siadamy, nikogo nie wykluczamy. To są rzeczy, które... Dziękuję bardzo. Czas minął. Pora na ripostę. Pani poseł, zakaz chowu klatkowego to jest likwidacja konkretnych sektorów, nie tylko ferm zwierząt futerkowych, to jest likwidacja takich sektorów jak drób, jak trzoda chlewna. Zakaz odstrzału dzików to jest likwidacja trzody chlewnej z powodu ASF w Polsce. No i właśnie takim stanowiskiem zagłosowaliście też za zakazem uboju religijnego w 2020 roku, zgodnie z PiS-em. Tak, takie samo głosowanie przeciwko polskim rolnikom, więc żadnej twarzy rolniczej czy żadnego postulatu rolników po prostu nie reprezentuje. Dziękujemy bardzo. I to pytanie jest pytaniem, które zostało zadane również przez obywatela, który przyszedł do mojego biura poselskiego na dyżur poselski. Bardzo panią proszę o odpowiedź. Państwo jesteście generalnie przeciwni programom socjalnym. W przypadku, kiedy zlikwidujecie ZUS, proszę mi wskazać instytucję, która będzie wypłacała renty i emerytury Polakom. Bardzo proszę. Pani poseł, nigdy nie postulowaliśmy zlikwidowania ZUS-u. Postulowaliśmy zamianę, złączenia wszystkich podmiotów, które zajmują się wypłacaniem świadczeń emerytalnych, dlatego że dzisiaj jest to bardzo rozproszone i naszym zdaniem powinno być to włączone w jedną agencję. Nigdy nie postulowaliśmy czegoś takiego, aby emerytury Polaków były w jakikolwiek sposób zagrożone. I to gwarantuję, emerytury Polaków w programie Konfederacji w żaden sposób nie są zagrożone. Riposta? Ja pozwolę sobie tylko jednym zdaniem zripostować pani wypowiedź. To pytanie zadał były pracownik instytucji ZUS, który w tej chwili jest na emeryturze. W ciągu ostatnich 2 tygodni pojawiają się coraz to nowe informacje w sprawie afery imigracyjno-wizowej. Ja bym poprosiła o wyjaśnienie, czy prawdą jest, że to śledztwo, które rozpoczęło się, śledztwo, które podjęło CBA w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, naprawdę było na wniosek partnerów zagranicznych. To znaczy związane z tym, że w strefie Schengen i w Unii Europejskiej pojawili się imigranci, którzy wjechali na teren tego obszaru na podstawie polskiej wizy. Prosimy o odpowiedź Mirosława. Szanowni Państwo, no nie jestem w stanie komentować doniesień medialnych, bo one już są w tej sprawie tak absurdalne, że aż trudno się zorientować, czy to jeszcze chodzi o tą samą sprawę. Więc powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałam. Śledztwo wcześniej dotyczy kilkuset osób, niespełna 300 decyzji. Rozpoczęło się już zimą, zdaje się luty, marzec. Służby się już tą sprawą interesowały, jeśli chodzi o pracę resortu. Jesteśmy transparentni, zdeterminowani, żeby to wyjaśnić. I nawet w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, a więc w sytuacji takiego już rytmu wyborczego, w naszym wypadku nie ma mowy, żeby zamiatać cokolwiek pod dywan. Nie ma o tym mowy. Wszystko ma być wyjaśnione dogłębnie. Taka sytuacja się powtórzyć nie może. I tyle mam na ten temat do powiedzenia. Rzecz dotyczy niespełna 300 decyzji. Dobrze, Anna Bryłka, jeszcze czas na ripostę. My złożyliśmy wniosek o zwołanie pilnie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Mam nadzieję, że zostanie pozytywnie rozpatrzony, chociaż kto wie. I czekamy na informację premiera w tej sprawie, dlatego że ta afera rozlewa się bardzo mocno i z faktami nie ma co dyskutować. Polska wydaje najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii Europejskiej. 2021 rok 960 tysięcy, 2022 700 tysięcy zezwoleń na pracę, w 2022 roku 365 tysięcy. To są konkretne fakty i nie możemy nim zaprzeczyć. Powiedziała pani, że kobieta powinna urodzić dziecko z gwałtu i kazirodztwa. Nie miałam takiej wypowiedzi. To jest wypowiedź w pani wywiadzie. I ja chciałam panią zapytać, czy kazałaby pani rodzić takiej kobiecie za wszelką cenę, gdyby nawet była to bliska pani osoba? I co by jej pani powiedziała w tak dramatycznej dla niej sytuacji? Wypowiedź chyba, którą pani cytuje, w ogóle nie była autoryzowana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak powiedziałam tutaj na początku tej debaty, ja stoję na stanowisku ochrony życia nienarodzonego. Okoliczności poczęcia, jak dla mnie, nie mają większego znaczenia, dlatego że my nie mamy prawa decydować o tym, czy człowiek w fazie prenatalnej ma prawo się urodzić, czy nie. I tutaj nie ma dla nas żadnego pola do dyskusji, ani pola do manewru. Nasze stanowisko od początku do końca jest jasne. Podpisaliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, to też jest faktem. Nie ma tutaj żadnej dla nas... nasze stanowisko po prostu jest jasne. Aleksandra Gajewska, 30 sekund na ripostę. Bo ja mam fragment. Jestem za pełną ochroną życia nienarodzonych, przekonywała, a pytana o to, czy również w przypadku kazirodztwa lub gwałtu, wyjaśniała. Okoliczności poczęcia nie zmieniają sprawy. Dziecko nie jest winne, nie odbierają
dają mu szansy, nie mamy prawa tak robić. Co z tego, że po gwałcie nie ma ręki lub nogi, ma prawo przyjść na ten świat. To jest pani wypowiedź, publiczna, medialna wypowiedź. Dziękuję. Wspominam ją pani. I chciałabym zapytać, jak zamierzacie państwo bonem 4000 zł opłacić poród, leczenie raka szyjki macicy, diagnozowanie endometriozy, dzień pobytu wcześniaka w szpitalu, wizytę na SOR-ze, tydzień na OIOM-ie czy operację serca? Bardzo prosimy. Odpowiedź, tak, 60 sekund. Pani poseł, pani nie czytała naszego programu, bo nie ma nic takiego, co brzmi, bon zdrowotny ma wynosić 4000 zł. Nie ma nic takiego w naszym programie. W naszym programie wyraźnie zapisaliśmy likwidację monopolu NFZ. Na czym to polega? Na tym to polega, że jak ktoś nie jest zadowolony z usług Narodowego Funduszu Zdrowia, to może przejść z takim samym koszykiem usług gwarantowanych, czy świadczeń gwarantowanych, do prywatnego podmiotu i może w ramach tych samych środków finansowych przesunąć je do prywatnego podmiotu. Jeśli ktoś jest zadowolony ze świadczeń NFZ-u, to może korzystać ze świadczeń NFZ-u, a jeśli ktoś nie jest zadowolony, to może się przesunąć do innego prywatnego funduszu. My kopiujemy model państw, które mają to dobrze rozwinięte, jak na przykład Niemcy, i chcemy, żeby polscy pacjenci mieli dostęp do jak najlepszej opieki zdrowotnej, do jak najlepszej ochrony zdrowia. Niemcy to nie było dobre porównanie, ale chciałabym zapytać, czy pani zna kogoś, kto w ostatnim czasie w systemie prywatnym zdecydował się na skomplikowaną operację serca albo leczył na przykład właśnie wcześniaka, bo pani dobrze o tym wie, że są dzisiaj osoby, które zamiast iść do POZ-u wykupują sobie dostęp do prywatnej ochrony zdrowia, natomiast to są wizyty związane z kaszlem, lekkim przeziębieniem czy nawet COVID-em. Jeśli chodzi o operacje, dobrze pani wie, że te osoby i tak lądują w publicznym systemie ochrony zdrowia, jeśli na taką operację się decydują, albo po prostu, jeśli się nie decydują, ale jej naprawdę potrzebują. Głosowania weryfikują. Pani poseł, nieustannie słyszę, że bronicie polskich rolników, że walczycie o interes. Do PiS-u. Nie, do Prawa i Sprawiedliwości. Proszę mi w takim razie wytłumaczyć, dlaczego europosłowie PiS-u, polski rząd w kwietniu i w maju tego roku głosowali za otwarciem unijnego, a tym samym polskiego rynku na import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Z jednej strony tutaj w Warszawie narracja o obronie polskich rolników, a z drugiej strony w Brukseli głosowanie za otwarciem rynku. Prosimy, Mirosława Kochanek-Różecka odpowiada. Szanowni państwo, wspieramy Ukrainę i dobrze państwo o tym wiecie, bo nasze decyzje to pokazują i będziemy to robić. Natomiast gdy idzie o kwestie rolnicze, to decyzja o tym, żeby im pomagać, polega jedynie na tym, że zgadzamy się, aby transport zboża był transferowany przez Polskę. Natomiast nie ma mowy o tym, że otwieramy rynek na produkty rolne z Ukrainy. Także tyle na ten temat do powiedzenia. Sama pani słyszała w ostatnich dniach i godzinach, jakie nasz rząd podejmował decyzje, wbrew zresztą propozycjom w tej sprawie unijnym, i takie mamy w tej sprawie stanowisko. Dziękuję bardzo. Czas na ripostę. Odpowiem krótko. Rozporządzenie liberalizujące handel między Unią Europejską a Ukrainą dotyczy zniesienia ograniczeń taryfowych i pozataryfowych w handlu, więc to oznacza dokładnie to, co powiedziałam, czyli otwarcie rynku na artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy. I oczywiście wydaliście państwo jednostronne rozporządzenie. Mówiliście kilka miesięcy temu, że zgadzacie się na to rozporządzenie, bo macie zapewnienie od Komisji Europejskiej, że będzie embargo. No, okazało się, że embarga nie było do końca roku, a to rozporządzenie, które teraz opublikowaliście, powinno być rozszerzone o kolejne produkty, a nie tylko te podstawowe. Ja miałam ochotę też, przyznam, zadać pytanie o bon zdrowotny, bo to jest rzeczywiście coś niezwykle intrygującego, ale ponieważ padło, nie będziemy się powtarzać, to jednak w takim razie zadam o inny bon edukacyjny. No już nie będę rozwijać tej propozycji, mnie interesuje i proszę odpowiedź konkretnie, bo to temat w kampanii interesujący. Ile będzie w waszym systemie edukacji, kiedy go wprowadzicie, zarabiać nauczyciel? Rozumiem, że Anna Bryłka wywołana do odpowiedzi, prosimy. Tak, mamy w programie edukacyjnym bon edukacyjno-opiekuńczy, który będzie obowiązywał dzieci od pierwszego roku życia. Idea bonu edukacyjnego polega na tym, że za każdym dzieckiem idzie pewna pula pieniędzy, którą będzie można wydać w publicznej placówce, w prywatnej placówce, w edukacji domowej. Jest to najlepsze rozwiązanie dla rodziców, którzy mogą dostosować sposób edukacji swojego dziecka do jego rozwoju, do jego zdolności, do jego ambicji itd. Pani poseł, ile będzie zarabiał nauczyciel? Zobaczymy. To znaczy, naszym zamysłem tego programu również jest to, żeby szkoły rywalizowały o uczniów. I mamy nadzieję, że to spowoduje wzrost jakości edukacji, a także wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli.
Dziękuję bardzo, pani poseł. Riposte. Szanowni Państwo, dzieci, szkoła, edukacja to nie jest jak kawa, prawda, na półce, którą się ładnie zapakuje i się kupi za lepsze lub gorsze pieniądze, więc to jest jakieś nieporozumienie. Nie odpowiedziała Pani konkretnie na to pytanie, więc nauczyciele, którzy nas słuchają, nie dowiedzieli się, jakie propozycje w tym zakresie Państwo macie. Zlikwidujecie kuratoria, wydziały edukacji, Ministerstwo Edukacji, programy nauczania, wszystko zlikwidujecie. Trochę będzie w edukacji, rób ta, co chce. Tam mnie to przeraża, powiem szczerze. Myślę i mam nadzieję, że jednak nauczyciele doczekają się odpowiedzi. Dziękujemy bardzo.